Siatkarską mówili Świry i Argentyna wygrywa w serii rzutów karnych 3-3, bo w regulaminowym czasie gry, a w karnych 5-2. Nie pamiętam nawet, jak to było, 3-2 chyba w karnych. No zobaczmy, co tu się wydarzyło w tym spotkaniu. Czy będzie skrót? No zobaczmy najlepsze sytuacje z tego meczu. Czy będzie coś, czy nic? Stadio Velodrom. Zaczęło się pięknie, strzeliłem gola Magdidi. Potem odpowiedź Argentyny. Tak to wygląda. To kolejny mój gol Francji. Magdidi. I w tym momencie było 2-1 dla Francji. Messi strzelił. W tym momencie było 2-2. Ależ to były emocje na symulacji Mistrzostw Świata w Katarze. Zagraliśmy symulację na takim ładnym stadionie, zbliżonym nawet do Stadio Velodrom we Francji, Olympique Marseille. No zobaczmy, jak to dalej się skończy. I tutaj już nawet objęli prowadzenie. To już było 3-2 dla Argentyny. I tu przepiękna bramka Francji. Sania do przerwy. Ale karnego zawalił. I ten karny, który dał zwycięstwo Argentynie. Wielkie emocje. Wielkie emocje. No i statystyki zobaczmy. I tak to wszystko wygląda. Pozdrawiam.